To jest podcast z schodami do siebie, w którym przerywamy tabu dotyczące myślenia, czucia i zachowania przekazywane w rodzinach. Wyciągamy je na światło dzienne i przyglądamy się temu, jak doświadczenia z dzieciństwa wpływają na dorosłe życie. Dyskutujemy o tym, w jaki sposób się od nich uwolnić i odzyskać energię do życia. Katarzyna Burzyńska, Anna Seweryńska, Cezary Biernacki. Dzień dobry, w kolejnym odcinku, w kolejnej odsłonie schodami do siebie. Cześć Kasiu. Cześć. Cześć Kasiu, cześć Aniu. Cześć Cezary. Słuchajcie, no to tak płynnie przechodzimy do kolejnego tematu, bo ostatni odcinek o poczuciu własnej wartości, pooglądaliśmy sobie ten temat, natomiast no to nie jest temat, który wyczerpaliśmy i wprost też o tym rozmawialiśmy podczas ostatniego nagrania, że taką drugą stroną związaną z poczuciem własnej wartości jest też poczucie gorszości, tak to nazywaliśmy. A ja bym dzisiaj chciała to pociągnąć dalej i przyjrzeć się takiemu bazowemu przekonaniu, które możemy nieść w świat, nie zasługuje na miłość. Przekonanie, które nie wszyscy sobie słyszymy w sobie, nie mamy do niego dostępu, bo to jest potworna myśl i nie chcemy jej nieść dalej w świat, ale ona ma swoje bardzo poważne konsekwencje w naszym zachowaniu, w myśleniu o sobie, w myśleniu o świecie, w ogóle w takim obrazie siebie. I temu chcę się z wami dzisiaj poprzyglądać. Takiemu wiecznemu nieustępliwemu poczuciu bycia niewystarczającym, bycia nie dość dobrym. I jak Wy w ogóle ten temat czujecie? Już mnie to tak nie wiem, czemu ale akurat przyszedł do głowy taki nasz pierwszy maraton, bo my w tym naszym procesie, w tym programie terapeutycznym, gdzie mamy te cotygodniowe spotkania, to co tam trzy miesiące mamy takie całodniowe wtedy spotkania, my to nazywamy maratonami. To takie warsztatowe spotkania. Takie warsztatowe, tak, bo pracujemy taką, wiesz, metodą warsztatową. I jednym z tematów jest taka ilustracja rodziny dysfunkcyjnej. Ale żeby dobrze zilustrować ten obraz, nie, jak wygląda rodzina dysfunkcyjna, to równolegle pokazujemy, jak wygląda rodzina funkcjonalna. I to, co jest bardzo charakterystyczne, no to, że w takiej rodzinie dysfunkcyjnej jest jedna wybijająca się osoba, załóżmy stereotypowo, jeżeli to jest ten ojciec, który się uzależnił od alkoholu, to nad nim jest roztoczony parasolochron. I wszystkie wektory, czyli Matka i dzieci, które też do tego zaprasza, są skoncentrowane na nim. A w rodzinie funkcjonalnej parasol ochronny jest nad dziećmi, relacja między rodzicami jest równoległa i wektory od rodziców są skierowane w kierunku dzieci. A dzieci dzięki temu między sobą i na zewnątrz mogą, nie? I to bardzo wyraźnie graficznie widać, co dziecko musi zrobić, żeby doświadczyć tego, że zasługuje na miłość. W rodzinie funkcjonalnej. Po prostu jest. Ono nic nie musi robić. Ono po prostu jest i ten wektor tej kierunku, tej miłości już jest na nią skierowany. I ono ma ten parasol nad sobą. Właśnie parasol z miłości, z troski, z takiego właśnie ważności i ono tego doświadcza. A w tych rodzinach dysfunkcyjnych, no to dziecko kombinuje, co zrobić, jak wesprzeć tą matkę, jak pomóc temu ojcu po to, żeby właśnie doświadczyć tej swojej ważności i zasłużyć na tą miłość. I to mi się tak bardzo jakoś skojarzyło, jak ty mówisz o tym zasługiwaniu na miłość. Nie? nie wystarczy być. Ja muszę nie wiadomo, co zrobić. I mało tego, na koniec dnia, jak to tak nieraz mówią, to ja tak doświadczam tego, że niewystarczająco się postarałem, bo ojciec wybrał alkohol, a nie mnie. Czyli poprzeczka jest zawieszona tak wysoko, że nie można do niej doskoczyć. A jeszcze takimi pułapkami są, to jeszcze pamiętam z kategorii socjologii, jak właśnie nam profesor, który prowadził zajęcia, mówił właśnie, że taką pułapką jest to, że raz się uda. I my będziemy za każdym razem do tego dążyć. Czyli jak mi się udało, że ten tata na przykład, no dobrze, to ja dzisiaj się nie napiję. No to ja zasłużyłem, to ja znalazłem dojście do tego ojca. Ludzki pan, pogadaliśmy, no super. Ale następnym razem się nie udało. To nie jest to, że ojciec wybrał co innego, tylko mnie, to ja coś nie tak zrobiłem, że właśnie on dalej wybiera picie, a na przykład nie mnie. Czyli mówisz o takim schemacie, który się uwewnętrznia, że cały czas staram się o to, żeby zasłużyć, żeby zasłużyć na uwagę, żeby dostać obecność, żeby mnie usłyszeć z moimi potrzebami, żeby mnie zobaczyć takim, jakim jestem. Ale to wciąż nie następuje w takim doświadczeniu osób, u których wykształca się takie przekonanie o sobie, właśnie, że nie zasługuje. I że to znowu, tak jak w tym poczuciu własnej wartości, to nie jest coś, co jest takie namacalne, co można dotknąć. Że to nie jest jakaś pogoda, tylko że to jest bardziej klimat takiego mojego funkcjonowania Pięknie w świecie. To, to zasłyszane, to, ale no, piękne, rzeczywiście. Tak. Że to jest coś takiego, co ja biorę sobie jako, no właśnie takie przekonanie o sobie i o świecie, że żeby dostać uwagę, to ja muszę coś zrobić. I to coś, no to to są bardzo różne rzeczy, które są właśnie nie nazwane. Dlatego myślę o tej poprzeczce, że ona czasem wydaje się, że wystarczy tylko podskoczyć i już, a kiedy podskakuje i wydaje mi się, że oje, ona już jest ją do złapania, ona ją się okazuje podnosi. się, że ona tak. jest jeszcze wyżej i jeszcze wyżej. I Bardzo mi się to kojarzy z mitem o syzyfie, że to jest taka syzyfowa praca, która jest nie do zrobienia. To prawda. Ja bym nawet pomyślała, że ta poprzeczka nie zawsze jest tylko wyżej, ale że to nie ta. Że to była iluzja, e, iluzja że chodziło o tą poprzeczkę, tak. a to chodzi o coś innego taki uwewnętrzniony, jakoś to do mnie przemawia, że to jest właśnie w dorosłym życiu taki uwewnętrzniony schemat tego, że to po mojej stronie jest coś za każdym razem, że to ja mam coś zrobić takiego, żebyś tym nie chciał albo chciała. I że ty mi pokazujesz różne rzeczy i a może to, ty jednak wiesz, nie o to mi chodzi. Bo trochę ci rodzice w to grają tak, tak, w tak. tak? Że tak jak mówisz czasem, ten ojciec, a niech ci będzie, no. dzisiaj nie będę pić. Ale czasem tak dosłownie może to nawet skomentować, że właśnie przez ciebie się dzisiaj napije. Okej, okay, wtedy kiedy szuka pretekstu do tego, żeby Oczywiście. się napić, żeby wybuchnąć, żeby odreagować, tak. żeby zniknąć. Tak, że to właśnie takie żonglowanie, że właściwie są poprzeczki i właściwie nie wiadomo, którą i w jaki sposób można ją osiągnąć, nie? Bo jak już coś mam, to i tak tego nie ma. Mhm. No bo właśnie. nie ma nic stałego. I to jest właśnie nie? ta cała zagwozdka w tych domach, mhm. że tam nie ma nic stałego, że tam jest ten chaos, bo tam nie może być żaden porządek. Bo gdyby tam był porządek, jak mówimy o takich domach, no już Stricte, tak, DDA, gdzie jest ten alkohol, nie? to jedyny stałe to jest to, że ta osoba, która jest uzależniona, to się napije. I to jest pewne. Wcześniej czy później, w różnym tam okresie czasu, ale się napije. A poza tym nic. To, co dzisiaj działało i na to, na co się umawialiśmy, czy ta poprzeczka, która się wydawała, że jest do osiągnięcia, jutro okazuje się, że to zupełnie nie działa. I jeszcze raz chcę to powtórzyć bardzo wyraźnie, że to ja mam wtedy takie doświadczenie, że ja się niewystarczająco postarałem. I mówimy o tym poczuciu gorszości. To ja jestem niewystarczający, to ja nie zasługuję, żeby właśnie dla mnie coś ten rodzic zrobił. Tu jest, można powiedzieć, że ta emisja tego przekierowania, że to ja przede wszystkim mam sobie źródło tego, napraw coś, zmień coś, spróbuj inaczej, wynika z takiego doświadczenia, że jeżeli bym tak sobie wyświetliła swoich rodziców, nie? że na przykład to ojciec robi coś nie w porządku, to moje poczucie bezpieczeństwa jest zerowe. Bo jestem 100% tak. zależny od swoich rodziców. I to już jest instynkt tak. samozachowawczy wtedy, nie można by mhm. tak powiedzieć, że dziecko woli woli, nie ma wyjścia trochę, nie? Lokuje w sobie coś, bo wtedy ma jakby namacalnie coś w swoich rękach, nie? Że to ja jeszcze nad tym popracuję, to ja jeszcze poszukam to coś. A jeżeli to oddam, to też znikam z powierzchni ziemi. To jest bardzo ważne, to, co właśnie powiedziałaś, nie, bo ja wolę walić w siebie, bo nad tym mam pełną kontrolę. Nad swoimi zachowaniami, nad tym, co ja zrobię, to jest zależne ode mnie a nie mam zupełnie wpływu na rodzica. I nie mogę oddać tego, że to on właśnie coś robi. On będzie reaktywny na to, co ja zrobię. Czyli ja, jak ja się bardziej postaram, to on będzie lepszy. Tak, i on to oceni. Tak, i on to oceni dokładnie. Jak Tym... sądzie. Tak. Trochę. Tak. Czy to już, czy to już tak. wystarczy, żebyś mogła się przytulić na przykład, no, albo żebym poszedł no. z tobą coś mhm. zrobić. Ale właśnie jestem jeszcze przy tym, że rozmawialiśmy o tym dwa tygodnie temu, że to nie jest kwestia takiego jednorazowego działania, tylko poczucie bycia wystarczającym, wystarczająco dobrym, nie wykształci się przez takie jednorazowe działanie, tylko bardziej przez to podejście rodzica do mhm. mnie, jako do człowieka, do podmiotu, a nie do dziecka, które ma. Coś mi dać, do czegoś mi służyć, mhm. bo to znowu jesteśmy przy tych więziach, że jeżeli te więzi są przerywane ciągle, czyli jeżeli nie ma tej bezpiecznej bazy, to wtedy to doświadczenie bycia jakoś niewystarczającym, nie dość dobrym, co może nas pchać do rozwoju w tym wypadku, staje się osią cierpienia. Mhm. I to jest tym fundamentem. Pojawienie się takiego sformułowania, zasłużyć, to jest trochę tak, jakby trzeba było rzeczywiście to, co mówiłeś bazowo, nie? że trzeba by było coś takiego szczególnego umieć zrobić, żeby ktoś to docenił. Nie? Zasłużenie jest tak, jakby pokazaniem, że stać mnie na to. Popatrz, nie już umiem to zrobić, albo widzisz, daję ci to, albo widzisz, taka jestem. To wtedy jest takie ocenienie: no dobrze, zaliczam to, tak? <laughs> Dzisiaj jest ok, nie? A jutro nie wiadomo. To jest typowo taki język przemocy, to zasługiwanie. To jest język przemocy, bo to jest tak, że nie można być i być, tylko właśnie musisz coś dla mnie robić, nie czy ty chcesz, czy nie chcesz, tylko dla mnie robić, bo inaczej ja Cię w ogóle nie zobaczę. Okej, okay, dotykamy tutaj nadużycia. Tak. Że to tak, nadużycie tak, wcale tak, nie tak. musi mhm. być jakąś grubą sprawą w takim sensie widoczną, tak. ale to nadużycie może dotyczyć przekraczania granic, wyboru, mhm, decydowania. Tak, ale zabieranie wolności. Nie? Czyli stawianie wiesz, w takiej, takiej pozycji, że no właśnie jesteś moim niewolnikiem. Ja decyduję swoimi właśnie grymasami, bo ja już nawet nie muszę ci nic mówić. Tylko ja się albo uśmiechnę, albo minę zrobię, albo wiesz, <laughs> oddegłem, a ty, I ty już drżysz. Już wiesz, że coś jest nie tak, że to przez Ciebie. Żeś ja mogę mieć wiesz, milion różnych pomysłów, co mi się wiesz, tam nie podoba, ale już tak Cię wytrenowałem, ja powiem dosłownie, wytresowałem, mm -hmm. tak rodzic już to swoje mm -hmm. dziecko, że, że to dziecko patrzy jak, wiesz, jak taki pies, nie? który właśnie tak patrzy w te oczy Pana, taki wiesz, ojejku, nie, czy ja coś dostanę, może jakiś ochłap. Nie? No i czasem ten łaskawy Pan coś tam rzuci, rozmowę, jakąś uwagę. Zadziałało, okej, okay, no dobrze, to bobernam tym ogonkiem, nie? I znowu jestem z, no, nie, ale w Ale jeżeli zależności. to jest takie doświadczenie, zobaczcie, nie? Jeżeli tak na to patrzę, że to jest tak bolesne, tak łamiące własny szkielet emocjonalny, to doświadczenie, to nauka z niego trochę płynie w taką stronę, o której też już wspominaliśmy w poprzednim naszej rozmowie, że to ja już wolę wszystko sama. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. Że ja wychodzę już z tej zależności, która mnie niszczy, na korzyść tego, że to ja będę samowystarczalna i już nic więcej się takiego w moim życiu nie wydarzy. Tak. No? Już nie chcę od nikogo zależeć, tak. tak? A mhm. miłości potrzebuję. No właśnie. No właśnie. No właśnie. I co się I co teraz? No właśnie. Miłości, bliskości, przyjaźni, no. No. Nie? w ogóle ludzi potrzebuję, ale jak? No właśnie. Jak moje doświadczenie jest takie, że bycie z kimś to jest bycie niewolnikiem, podporządkowanym, spełnianiem czyjejś oczekiwań i ciągłym się wyrabianiem. To jak się tutaj, wiesz, w tym połapać, ogarnąć? No to porozmawiajmy trochę o tym, jakie to ma też konsekwencje w tym naszym dorosłym życiu, bo um, z jednej strony to jest Zosia Samoś, o której sobie trochę tutaj dyskutujemy, trochę to jest kobieta niezależna, matka Polka, ale też perfekcjonista, tak sobie myślę o takich postawach, które się mogą wykształcić na bazie tego. A wy jak o tym myślicie? Tak Chyba, bo tak pomyślałam, że dużo, a jak jest mężczyznami. No właśnie. właśnie tak o kobietach powiedziałam, już tak już, zary. już nas nie ma. No właśnie. No, właśnie, nie. Już, ja już się zapadłem, tak? Bo już mnie nie ma. Przewaga, duży, duży na jednego. Nie? Tak, nie. I ten mężczyzna. I no ciężko ma w tej chwili rolę. Już tak patrząc, w ogóle no tak. w tej chwili nie? kulturowo to już wiesz, bo z jednej strony ma być macho, silny, mocny, ale też i wrażliwy i delikatny, tak? Ma zarabiać, utrzymać rodzinę, wybudować ten dom i posadzić to drzewo, ale jest pieluchą biegnąc do dziecka, tak, i jeszcze go pierścią może karmić. No, 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 już takie są w tej chwili oczekiwania, że no nie sposób się w tym wyrobić, nie? Jeżeli znowu wracamy do tego, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, nie ma w sobie osadzenia i poczucia własnej wartości, to jest totalnie zagubiony. Nie? i wcale mnie nie zaskakuje, ta ilość zwiększona w tej chwili samobójstw wśród młodych mężczyzn, te depresje wśród mężczyzn, bo ciężko się w tym wszystkim wyrobić. Nie? A jeszcze mając no, takie obarczenie z domu i takie deficyty, no to jak się tutaj odnaleźć w tych relacjach? A potrzebuje, potrzebuje właśnie jakoś być, sprawdzić się, znowu zasłużyć, wyrobić się a to się nie udaje. Dużo jest sprzeczności w tych oczekiwaniach Prawda? wobec mężczyzn teraz. Tak. Bądź super silny, ale bądź też wrażliwy i łączyć się mogą ze sobą te elementy, natomiast w takim doświadczeniu już w realności, no to usłyszałam takie pytanie kiedyś od mężczyzn właśnie, no dobrze, oczekujecie od nas łez, tylko co robicie z tymi łzami później? I to jest dla mnie bardzo o tym, o czym mówisz też Cezary, że są oczekiwania, ale nie ma na to miejsca do końca. Gdybyśmy powiedzieli jeszcze o tych strategiach na to, jak sobie radzić z tym byciem, nie czy niezasługiwaniem, no to ta postawa macho. Nie? Takiego siłacza. No tak tylko, tak, tylko ta postawa tego siłacza, tego wiesz, macho, no, nie przejmuje się, nie, nie zgadza się, bo z tego tytułu, nie? no właśnie, często wychodzi właśnie jakaś nawet agresja i znowu poszucie winy, że gdzieś przekracza, bo też ciągle to słyszę. Nie? I tu jestem znowu też obarczany. Więc zatrzaskiwanie się, zamykanie, nieodzywanie, niemówienie, nieprzeżywanie, mhm. no to może być taka strategia. Tylko, co się dzieje z tymi już tak dosłownie, powiem, wnętrznościami? Dosłownie na poziomie takim psychosomatycznym, że mi wywalają jakieś wrzody, zawały serca, najróżniejsze choroby metaboliczne. To też jest jakaś konsekwencja, jeżeli ja tego nie wyrażam, nie przeżywam. A ciągle słyszę, że jestem jakiś nie taki. Czyli jestem w domu. Mhm. W swoim domowi, rodzinnym domu, tak? Bo tam też ciągle to słyszałem, że, że jestem niewystarczający. No więc się staram, spróbuję, zasługuję. Znowu coś się potknąłem, znowu coś nie wyszło, nie? I nie ma tej przestrzeni właśnie na swobodę, na rozmowę, na akceptację, na decyzję, tylko okej, okay, no to ja jestem znowu jakiś taki nie w porządku. To teraz nabuduję się, napnę, a ja ci tutaj udowodnię. No i, i taka huśtawka. Też tak Myślę jeszcze o tym, że trudno jest czasem nam w ogóle zobaczyć, że ja tego szukam, że szukam tej akceptacji, tej miłości, tego. Ale ja żeby sobie nie być... mogę na to przyzwolić, bo jak mówimy o tej postawie maczo, no to jak ja mogę <grych> potrzebować czegoś? Ja muszę być samowystarczalny. Nie? Ja muszę sam wszystko ogarnąć. A nawet powiedziałabym tak przewrotnie, że maczo nie będzie zasługiwał, jemu mu się należy. Dokładnie, właśnie. No. To jak to? To ciekawy wątek, że jakby ta roszczeniowa postawa, którą mamy wobec świata. Ona jest też kamuflażem na ten deficyt, na ten sam. Nie, bo cały czas mm -hmm. mówimy o takim deficycie tak. miłości, tej pierwotnej miłości. Dokładnie. I mm -hmm. lokowanie w, w tym obiekcie, z którym się jest, nie? Czy to będzie tak kobieta, mężczyzna, z którą się wiąże, czy przyjaciele, szef, ktokolwiek. W kimś lokuje to, że on mi da coś. Takiego, że ja to zyskam to zasłużenie, nie? Zasłużę na tą wartość, której tak nie mam, nie? Tą miłość, której tak szukam i właśnie no, nie zasługuję, ale też jestem tak sfrustrowana, że należy mi się. Ta roszczeniowość jest dla mnie takim, właśnie do, jakby drugim biegunem tego samego. No, dla mnie to jest bardzo połączone z takim doświadczeniem krzywdy. Mhm. Bo jeżeli ja doświadczyłem tej krzywdy w tym domu i czuję, że jestem taki skrzywdzony, no to taką właśnie poradzeniem sobie z tym to jest taka roszczeniowość. Bo ja miałem podgórkę do szkoły, bardzo trudne dzieciństwo, to mi się teraz należy. I tego oczekuję od świata, ale też i od swojej partnerki czy tam partner, mhm. i oczekuję. A jak tego nie dostaję, a baje jeszcze, nie daj Boże, dostanę jakimś może zirytowanym tonem, jakąś uwagę, no to mi się wszystko rozwala. No to albo lecę zapadam się, albo będę atakował. Mhm. I to wszystko odbywa się poza kontaktem. Tak, tak. To tak do... Bo to tak. są mechanizmy, takie są, tak, automaty, jak automaty, jak to mówią często ludzie w czasie terapii, że mam te automaty, y -hmm. że nie panuję nad tym, nie? A z drugiej strony, takim bazowym dążeniem jest to poszukiwanie tej miłości, że to jednak jest od narodzin najważniejsze, można by tak powiedzieć, że całe nasze życie polega na tym, że poszukujemy, bądź doświadczamy, bądź się spełniamy, bądź się frustrujemy, bądź przeżywamy straty miłości. Nie sposób sobie wyobrazić, przynajmniej tak o tym myślę, że nie sposób sobie wyobrazić, żeby tego nie było w moim życiu, nie? Tylko może być w jakimś etapie. Ale że to jest jakaś bardzo ważna, żeby nie powiedzieć najważniejsza sprawa. Mi się pojawia takie pytanie, trochę o definicję, to... Czym ta miłość jest, której my szukamy? Do no czego my tak naprawdę wiesz, szukamy? Wiesz, jak mówimy o takich, wiesz, osobach, które zostały w rodzinach dysfunkcyjnych, tak? czy DDA, czy DDD, które są, to to jest właśnie taka niesamowita pułapka, bo tam jest taki głód i taki deficyt, że szczerze mówiąc, żaden partner, żadna partnerka tego nie jest w stanie nasycić. I to właśnie nie jest, ciągle jest za mało żebyś nie wiem, jak mi to wiesz, dawał, to i tak znajdę coś, co pokaże, że właśnie, że nie, że, że to nie jest to, że o coś innego mi chodziło, że tu mi nie zauważyłeś, tu mi czegoś nie dałaś. Nie? I takie wiesz, szukanie. A tak naprawdę bazą i potrzebą, właśnie jak mówisz o tych mechanizmach i automatach, to jest potrzeba doświadczenia odrzucenia. Bo to było moje bazowe doświadczenie w takim domu, że ja przede wszystkim doświadczałem odrzucenia. Nie? o swoich właśnie tych najważniejszych osób, od rodziców. I takiej relacji to jak nawet jest już cudownie, spokój jest zagrażający. Mm -hmm. <laughs> no, mm -hmm. Więc jak jest dobrze i ja tak ryzykuję i cię prowokuję, a ty nic, no to w końcu ja odrzucę cię. Tak to zrobię, bo uznam, że nie, to ty mi jednak nie dałeś tego. Mm -hmm. I tak wywrócę kota ogonem, mniej czy bardziej świadomie, żeby jednak właśnie poczuć się w tej swojej krzywdzie, w tym swoim odrzuceniu. Mm -hmm i pewnie po to o tym teraz mówimy, żeby pomóc sobie jakby rozpoznawać w sobie właśnie takiego skrytobójcę, że ja dążę do bliskości, której się bardzo boję, tak bardzo się jej boję, że prowokuję odrzucenie i osiągam swój cel, bo mało ludzi jest naprawdę odpornych na takie strategie odrzucania, że ciągle mogą to przyjmować. Bo... No bo jak ci jeszcze mam udowodnić, tak. że cię kocham? No Co no jeszcze mam zrobić? Mm. A z drugiej strony, jeżeli się takie związki Tworzą, no to właśnie to mówię o tych toksycznych relacjach, mm -hmm, że one się tak. wzajemnie karmią tą taką więzią przez nienawiść, przez odrzucenie, że ja ci będę codziennie udowadniać, jak bardzo nie chcę z tobą być, a ja ci codziennie będę udowadniać, jak bardzo jesteś kiepski i ja się poświęcam, żeby z tobą być. I tak się jakoś to sprzęża. Ale ja jestem też przy tym, że wiecie co, że jak to się odkrywa, odsłania, nie? że tak naprawdę to jest samo unicestwianie się w tych mechanizmach, to, to się okazuje, że jest się właśnie takim bezbronnym. Bo samemu sobie, trochę tak z tym poczuciem własnej wartości, samemu sobie nie da się z niczego miłości. Nie ma jak jej no. sobie dać, jeżeli się nie. Tak, A nie, jeżeli się nie, on nie jest nasyconym. No. Więc sobie też można dawać to odrzucenie wtedy. Dokładnie. No pewnie, ale to jest przede wszystkim siebie się odrzuca. Mm -hmm. <grych> tego się tak mm -hmm. wiesz, nie, nie widzi dosłownie mm -hmm. wprost. To możemy, wiesz, jak jesteśmy już wiesz, w procesie terapeutycznym, rozwikłać tak, tą niteczkę po niteczce i, i pokazać, zobacz, widzisz to do tego. A, kurczę, nie? Ale tak, jak jesteśmy na co dzień, żyjemy, nie ma szansy, żeby zobaczyć to, nie? To jest bardzo, to jest to... bardzo aktywny przekaz taki w pracy terapeutycznej, słyszalny. Że najbardziej to się boję zostać sam, sama, i że pustka jest najbardziej zagrażająca. No, tak, tak, zatrzymała mnie ta pustka. Jak o niej mówimy, że ta pustka jest taka zagrażająca, bo tam właśnie wyziera z niej ten przekaz, że jesteś nie dość dobra, nie zasługujesz, jesteś nie dość dobry i trudno to usłyszeć, trudno jest z tym obcować w ogóle, więc na różne sposoby staramy się tego nie czuć. Jakoś wracamy do tego, nie, czego nie chcesz czuć, czego szukasz, czego nie chcesz czuć. To pytanie z odcinka o uzależnieniach, które nagraliśmy i wiecie co, myślę o takim ogromnym zmęczeniu osób, które doświadczają tego, które mają tak, taką nie, nie, nie. wojnę w sobie. Nieustanną wojnę, rozgrywają ją w sobie, no ale też rozgrywają ją na zewnątrz, i potworne zmęczenie takim stanem, że w zasadzie ta satysfakcja po pierwsze nie przychodzi, po drugie ten spokój jest nieosiągalny. No to jest cierpienie. To jest cierpienie. To jest cierpienie i to cierpienie może być tak opiekowane, że może je opiekować jakiś objaw, czy to będzie taki przewlekły stan depresyjny, czy to będzie zatracanie się w jakimś uzależnieniu, bo to opiekuje cierpienie, nie? Ale też cierpienie może opiekować rezygnacja, że jak powiedziałeś tych samobójstw, nie? Że z jestem takiej refleksji, że ilość młodych osób, bo tu, tutaj widzę ten wzrost, przede wszystkim młode osoby rezygnują z życia, to coraz częściej łączy to z taką, taka refleksja przychodzi mi do głowy, że od początku są w deficycie, od początku jakoś cierpią i ile jeszcze mieliby cierpieć? Mm -hmm. nie? I że oni się uwalniają w ten sposób. Że nie szukają jakichś takich rozwiązań przedłużających cierpienie, no bo stan jakiejś choroby czy depresyjny, czy właśnie czy jakiś uzależnieniowy jest tak naprawdę też cierpieniem. I że to jest być może dramatyczny sposób, ale uwolnienia się, nie? Znaczy dramatyczny z pozycji takiej, że życie jest wartością. Samobójstwo jest takie bardzo dosłowne i drastyczne, szybkie w takim sensie, natychmiastowe. A o tych innych sposobach, jak rozmawiamy, myślę, że to też jest samobójstwo, tylko przedłużone w czasie. Tak. I nie nazywamy tego w ten sposób, ale realnie to, no no to, to jest, jest to takie, takie wiesz, samobójstwienie się. się. To, to jest takie powolne samobójstwo czy od alkoholu, czy od narkotyków, nie? Mm -hmm. Bo już mówimy dosłownie o takim chemicznym, tak? Mm -hmm. Zależnie, nie, nie, już tam nie chcę mówić o tych behawioralnych, chociaż też nie odżywiać się, nie, nie spać, bo, bo, bo coś tam cały czas muszę robić. Ale nawet myślę o takich objawach też jak choroba, czy zaburzenia różne, że to też jest takie powolne samobójstwo, tylko takie, wiecie, odłączanie sobie poszczególnych kabelków od funkcjonowania, mm -hmm. krok po kroku, od krok takiego po kroku, życiu, nie? Nie. Tak. I mogę żyć, to dosłownie mnie może doprowadzić do samobójstwa, no bo tak też mówimy o depresji, że to choroba śmiertelna, no Zwykle taka nieleczona, silna kończy się z samobójstwem, ale też takie samobójstwo w kontekście funkcjonowania trochę jak roślina, że w zasadzie już mnie nie ma, jestem tylko ciałem, ale realnie, no to się właśnie wycofałam, tylko wycofałam się już tak dosłownie z relacji. To jest też taki wątek w kontekście zasługiwania na miłość, to sobie myślę, że takim odwróceniem tego jest taka restrykcja wobec samego siebie, nie? że ja ciągle od siebie czegoś oczekuję, żeby zasłużyć na coś u kogoś poprawiam się jakoś, na przykład nie wiem, muszę jakoś wyglądać, muszę ileś ważyć, muszę w czymś chodzić, muszę coś umieć, muszę być jakoś aktywna w jakiejś sprawie, nie? Bo to będzie zasłużeniem na coś, nie? Ale to jest wręcz takie autoagresywne, że ja się wyniszczam, tak jak powiedziałaś, nie? że to jest też tak jak strzały samobójcze na, na boisku, nie? że no nie do tej bramki strzelasz. <grym> nie? Jak o tym mówicie, to myślę też o perfekcjonizmie. Wspominaliśmy o tym już trochę, że ten perfekcjonizm jest takim też jednym ze sposobów na to, żeby zasługiwać, nie? Że ja no cały tak, czas. Tak, ciągle się właśnie... muszę starać być właśnie tym idealnym i w każdym calu. Tak, mm -hmm. wszystko. Ja tak też jeszcze od tej drugiej strony chcę wyjść, nie? O tym poczuciu gorszości, nie? Że ja z takiego domu wychodząc, nie? Mam doświadczenie, że właśnie nie zasługuję na coś, jestem, bo jestem ten gorszy, bo nie jestem wystarczająco dobry. I jak w relacji jestem, nawet czy przyjacielskiej, czy tam znajomych, kolegów, czy w relacji związkowej, ktoś mnie wybiera. A zobacz, co ja robię. Nie jestem w stanie uwierzyć. Ciągle właśnie to podważam w sobie i prowokuję i ryzykuję, że w końcu, na no znowu mówimy o tym odrzuceniu, nie? Doświadczam tego, tej akceptacji, tego, że jestem wybrany. Ba! Doświadczam tej miłości. A ciągle mam ten lęk, nie, bo on tak, czy ona tak przy mnie chce być, ze mną chce być, bo mnie nie zna. Mm -hmm. Jak odkryję jak ja jestem naprawdę... No to na pewno nie. To jest fajny mhm. wątek. Tak, ja nie? to często tak. robię. Mówię o takim paradoksie, bo mówię na przykład tak, twoja dziewczyna cię nie zna, tam twój cię nie zna. Ja mówię, to co, to on jakiś jest taki niekumatyzm, nie, że coś mu brakuje jakoś, Co takiego jest, że on cię nie poznał do tej pory? Co w nim jest takiego nie halo? <laughs> Dobre, nie? Odwrócenie <laughs> tak. tego, tak. E, i, <laughs> jak to? <laughs> e, I właśnie, nie? Ja mówię, zobacz, nie? Zobacz, co się, no. dzieje. Zobacz, co się mhm. dzieje. Może właśnie no. jednak to, co widzi, to, co ci daje, jest adekwatne. Dokładne, tak, nie? Nie. To, ty to masz. I wiesz, i też chcę tutaj no właśnie znowu podnieść wartość tej grupy, bo wiesz, bo jak ja przychodzę też do takiej grupy, to też się z czymś takim, że no dobra, doświadczam jakiejś tam akceptacji, ale oni są mili, bo, bo mnie nie znają. Albo bo to jest taki program. Albo to jest taki program. O właśnie, a terapeuci tak mówią, bo, bo tak no powinni. Tak, tak, bo tak trzeba, bo tak. Jakby, płacą płacą no, im za to. O, o właśnie na przykład, nie. Ale jednak ten czas który jest tutaj potrzebny i w tym procesie ja ryzykuję różnych odsłon i nagle okazuje się, o kurczę, dalej jestem przyjmowany i akceptowany. Ja tutaj, nie wiem, popłakałem się, byłem zasmarkany i dostałem akceptację. No to jest niesamowite doświadczenie. Czyli może jednak ja zasługuję. I to właśnie to jest to doświadczenie, którego mogę zdobyć w grupie. Bo oczywiście mogę też jeden na jeden z terapeutą, ale to łatwiej mi to wytłumaczyć sobie, mm -hmm. nie? no bo ten terapeuta, bo ma tak... Ale jeżeli ja wśród swoich rówieśników, w cudzysłowie braci, sióstr, tego doświadczam, którzy mają dokładnie tak jak mm -hmm. ja, no to jednak coś jest na tej rzeczy. No mm -hmm. Może jednak właśnie taki, jaki jestem, nieperfekcyjny, nieidealny, też mogę być i też doświadczam właśnie tej akceptacji. To jest właśnie nie do przecenienia, czego można doświadczyć w grupie terapeutycznej. Mhm. Tak odpowiadasz trochę na pytanie, którego nie zadałam, ale jak mówiłeś o tym, co się dzieje ze mną, jakie to jest cierpienie, kiedy czuję się gorszy i mam taki w ogóle punkt wyjścia, nie, to czy to jest w ogóle możliwe, żeby sobie z tym poradzić, żeby to cierpienie zatrzymać, co zrobić, czy co musi się wydarzyć, żebym ja pomyślała ej, jest jak jest, jestem wystarczająco dobra, nie muszę się jakoś nad wyraz starać, nie muszę ulegać, nie muszę mieć się władzy. No właśnie, nie muszę rozgrywać tego ani władzą, ani uległością, nie muszę stosować strategii, tylko po prostu mogę być. Dla osób, które nie mają tej bazy, tego doświadczenia, właśnie bezpiecznej więzi, tylko jest tam ciągłe zagrożenie, no to to jest wejście na Monteverest. Albo jeszcze wyżej. Tak. To prawda. Tak. Ciekawe idzie. Ja uh -huh. Coś by się znalazło. Tak, no. To bardziej pokazuje tą nieskończoność tej spinaczki. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, właśnie. Nie? Że nie ma takiego szczytu. No Mm -hmm. Trochę też jestem przy tym, że powiedzieć o czasie, nie? że tak ważne jest w ogóle, żeby ten czas trochę, żeby go było, że to właśnie o tym też rozmawiamy już w różnych kontekstach, ale przy takim też zasługiwaniu na miłość, to też, ale daj sobie trochę czasu na to, czy ktoś cię właśnie tak naprawdę przyjmuje, e, akceptuje, pomimo, mm -hmm. nie tak właśnie, no bo już bezwarunkowo to cię raczej nikt w dorosłym życiu nie, nie no weźmie, bo takiej ale... szansy nie ma. <laughs> ale. ale... Ale właśnie pomimo, nie? że cię poznaje tak. i nawet jak ma z tobą ciężek, ma właśnie jakiś kryzys albo jak mu się coś w tobie nie podoba, to nie odwraca się, nie odchodzi. Nie? Mm -hmm. Czy możesz, możesz dać temu czas, możesz to zobaczyć, bo to co jest też w naszym takim terapeutycznym doświadczeniu, że to, co najbardziej drżymy, to o to, że ktoś właśnie wybierze ten mechanizm na skróty, nie? że coś było trudnego i on już nie przyjdzie. Mm -hmm. Znika. Bo jak przyjdzie, to jesteśmy spokojni, ale co by się nie działo, już trudno, ale jest. Jak go nie ma, no to go nie ma. No to już nie, ma, nie mamy nie? dostępu i nic nie ma, yy. się I to zależy. jest w życiu, nie. nie? Jeżeli ty odchodzisz, znikasz, no to po prostu nie dajesz sobie szansy, yy. ale też tej drugiej osobie, tym innym. Po prostu czegoś już nie będzie, nawet się nie przekonasz. A kryzysy są nieodzowne. No, no nie wyobrażam sobie, że mm -hmm. można żyć w ogóle bez kryzysów. No, to jest jakaś iluzja, nie? nie nawet nie powiem, czy marzenie, czy No, się nie wiem, no bo kryzys, no. kryzys w zasadzie, jak no. się kryzysujesz, to się rozwijasz. Nie kryzys, Dokładnie. jest taką no. składową po prostu rozwoju. No, z tego się nie da. Jakby bez kryzysów trwasz w miejscu, więc. Stagnacja. Tak, bo tak. Gdyby bardziej patrzeć, że motorem, takim dysfunkcyjnym motorem jest gorszość, że udowodnię, że jestem lepszy niż gorszy, to takim Konstruktywnym motorem rozwoju to jest to, że już coś osiągnęłam, i trochę poszukuję następnego. Mm -hmm. I dlatego mm. się kryzysuję? No ne? właśnie, no, się frustruję, kolejne jakieś sobie stawiam wyzwanie. Gdyby patrzeć na piramidę potrzeb, no, tak, to idę dalej i wyżej, tak, i wyżej, tak, i wyżej, tak, żeby tak, tak. osiągnąć... No właśnie chyba to jest nieosiągalny jednak ten stan takiej całkowitej o satysfakcji. O drogę. Właśnie no. chodzi tak. Chodzi o drogę. Jeżeli po jest celem życia, no to właśnie można by tego samego dnia, co się urodziłeś, umrzeć, no bo osiągnąłeś już cel. Ale chodzi o tę drogę, nie? I co tą drogą będzie? Czym ją wypełnisz? Ale też kto ci ją na dzień dobry <grym> wyposaży, pokieruje? Potem jak ty sobie to uporządkujesz, i jak ty dalej to rozwiniesz, nie? W kontekście właśnie, bo jestem bardzo przy tym, przy tym naszym temacie, nie? Że jeżeli to jest obarczone takim przekazem, że moja droga przez życie jest zasługiwaniem, to to będzie bardzo ciężka droga. To jest, męczarnia. to jest męczarnia. No bo właśnie, bo to jest. jest też taki kawałek niewyrabiania się, nie? Mm -hmm. Że jak ja się z czymś nie wyrabiam, czyli popełniam jakiś błąd, no to wytaczam najcięższe dzieła przeciw sobie. Mogę też używać ich przeciw światu, ale generalnie. Ale tak na sam koniec kieruję to przeciw sobie. Przeciwko sobie. Nawet tak, to? jeżeli tak. czymś tam obarczę świat i sobie złapię tą swoją krzywdę, to ich tak na koniec dnia stwierdzę, że to ze mną jest coś Że to ze mną jest coś tak. nie tak, mm -hmm. dokładnie. No tak, no bo te oceny, które dostaję, są. Właśnie selekcjonowane, i ja i tak wybiorę tą najgorszą. Tak. Żeby tak. mi sto osób tak. powiedziało, że jest super, ale niech jedna zastanowi zawaha się. się, zawaha się, to ja już usłyszę tylko i wyłącznie to, tak. a to, to, to jest jednak mm. ze mną, nie, to jeszcze muszę mm. tutaj to poprawić. Mm -hmm. Jeszcze ten włosek muszę tak troszeczkę mm. inaczej zaczesać, no bo mm -hmm. żeby było perfekcyjnie. To może wtedy będzie. Jak będzie mm -hmm. idealnie, to może wtedy. Mm -hmm. Będę w porządku i będę tak, łatwo utknąć w tej pętli, nie? Tak, Takie okreowania tak. siebie, tak, żeby świat to widział jakoś. Ale wiecie, bo też myślę, jak mówimy o relacjach, to z jednej strony to jest to, chociaż może to się jakoś łączy też, bo jak mówimy o tym, że budujemy te relacje i tak w nich możemy być, żeby cały czas dążyć do tego odrzucenia, czyli trudno mi przyjąć, usłyszeć tą miłość od innych i poczuć, to tylko cały czas szukam tego odrzucenia. Bo wiecie co? Myślę też o używaniu innych ludzi, że możemy nie budować relacji opartych na wzajemności i więzi, tylko Używać innych ludzi do osiągania swoich celów. Tak. No tak, do potwierdzania no zasadzie, sobie. Tam, się... do potwierdzania tak, sobie, że tak, coś osiągnąłem, tak. że coś zdobyłem, mhm. że coś mam, że jestem wartościowy i, i będę dlatego, miał tak. tak to, dlatego to, to... też odrzucam tak. tych, którzy na przykład mi mówią, że a jestem w siebie zadowolony, ty mi się podobasz. A nie, to ja sobie nie będę się zadawać, bo wiesz, bo. Jak ja się właśnie... tobie podobam, to kim ty jesteś? bo właśnie. No właśnie, to, to jest to? Bo To Ta. mnie to ciekawi, to to że. ludzi, nie? Że tylko nie patrzę, co z kim mam, tylko do czego to mi pasuje. Tak to biorę. Okay. Trochę jak towar spółki. Mm -hmm. I to jest zagrażające po prostu, bo niszczy mnie, ale mm -hmm. też bardzo naruszające czymś. Mm -hmm. mm -hmm. To bardzo jest ciekawe, nie? Że skoro ty chcesz ze mną być, to ja już nie chcę z tobą być. No. Mm -hmm. Będę szukał i gonił Kto? tam, gdzie ktoś mnie będzie odrzucał. I jak będę zdobywał? Bo to zdobywanie mhm. jest takim właśnie tym niesamowitym. Tak wiesznie. myślę o tym, jak to się może tak. też uwewnętrznić w postaci takich zaburzeń różnych, nie? że mhm. z jednej strony to może być jakaś nasza cecha, ale z drugiej strony wokół tego może się zbudować cały nasz zaburzony styl funkcjonowania, tak. styl osobowości. Z drugiej strony też myślę o tym w kontekście tego niezasługiwania na miłość, o takim wątku. Mówimy o tym dzisiaj też, nie nazwaliśmy tego jeszcze, ale myślę, że nasi słuchacze dobrze znają to stwierdzenie syndrom oszusta, czyli taki syndrom, który został opisany jako przekonanie o sobie, że udaje to kim jestem, że to hmm. jaka jestem nie jest prawdą i ktoś to za chwilę odkryje, ktoś się zorientuje. W związku z tym, no może i osiągnął sukces, ale ty tak naprawdę nie wiesz wszystkiego. W związku z tym, gdybyś wiedział, to byś na pewno nie odczytał tego jako sukces, albo no, nie będę się za nic brała. Ja też się pod to podłączenie nie będę się za nic zabierała, bo i tak nie jestem w tym taka dobra. I to myślę o takim umniejszaniu sobie i odbieraniu w ogóle sukcesów w tym kontekście mm -hmm. syndromu Oszusta. Mm -hmm. Myślę, że też macie to doświadczenie, że ludzie przychodzą, mówią o syndromie oszusta, nie zawsze to nazywają syndromem Oszusta, ale właśnie to jest takie umniejszanie sobie i odbieranie tych sukcesów. Nie? Bo ja sobie myślę, że sukces to nie musi być telekamera, ale sukcesem może być to, że na przykład nie napije się jednego dnia. Nie? Że ten sukces jest Albo bardzo że właśnie, bo ja myślę, że to bardzo często jest w takim języku, udało mi się. Nie udało mówię, się. że. Że... O to właśnie tak. chodzi, nie? że hmm. ja nie, nie biorę tej swojej sprawczości, tak. że ja tego właśnie nie jestem w stanie tak zobaczyć. Aha. Boję się, że nawet gdybym tak powiedział, nie? To, że mi zaraz ktoś to podważy. Bo nawet w sobie, w środku, mogę mieć takie przekonanie: nie, no ja coś zrobiłem, mhm. ale nie powiem tego na głos. Bo przyjdzie ktoś z boku i jak ja to obronię? Mhm. Nie? Bo jak przechodzę do domu i mówię: zobacz, tato, mamo, nie? Jaki sukces. Eee. A innych nie było, a kto miał jeszcze nie. No to jak ja mogę z czymś takim się tutaj wiesz, wśród ludzi też pokazać. Nie. Mhm. I to jest jedno. A drugie to jest, a jak mi się nie udało, to powiem, ja to spieszyłam. Tak. <laughs> Okej, okay, czyli tak wybiórczo sobie no. przypisuje zasługi. Że, właśnie, że to jest ten paradoks i myślę sobie, że właśnie potrzebuję się oszukać, tak jakby mm -hmm. trochę nieświadomie, ale pilnuję tego w tym, żeby nie wyszło, że ja właśnie mam coś, bo mm -hmm. ktoś może wtedy to zabrać. I w taki sposób się chronię tak, tak, przed dokładnie. tym doświadczeniem, które dokładnie. mam bazowe. No. Że w zasadzie A jak odbieram... nic nie mam, to nic mi nikt nie może zabrać. <laughs> no właśnie. Sprytne. I jest tak. Jest jakaś większa swoboda w tym. Mm -hmm. z... No, bo... okay, Ale z tym oszustem to tak, jak Kasia jak powiedziałaś, bo to o tym właśnie też tutaj mówimy. Mm -hmm. nie? Że to jest takie przeświadczenie, że właśnie tak mnie akceptujesz, przyjmujesz, bo mnie nie poznałaś. Mm -hmm. nie? Bo nie wiesz, jaki tak naprawdę jestem. Nie? Mm -hmm. I siedzę z takim właśnie lękiem przed tym zdemaskowaniem. To, mm -hmm. to jest to napięcie, które mi towarzyszy w tych wszystkich relacjach. I to jest czasem nie do wyrobienia. Dlatego uciekam wiesz, w jakąś tą swoją samotność. Mm -hmm. nie? Odrzucam te relacje. Albo tak prowokuję, żeby ktoś powiedział, nie, no, dosyć. No to mi się to potwierdza. Mm -hmm. no, mówiłem, że mnie odrzucił. Mm -hmm. W końcu mnie odrzucił. No bo ile kto może wyrobić? nie? Bo ta bezwarunkowa miłość i ta akceptacja to jest tylko połączona rodzic, dziecko, dziecko, mm -hmm. rodzic. Nie. Mm -hmm. To nie, żeby raz jak dorosły, dorosły, tak, mm -hmm. nie tam jesteśmy za coś z kimś. Chociaż no. myślę sobie, że ta zdolność w roli psychoterapeuty do kontenerowania, no tak, jest, to to jest, takim, tak. jest blisko tej bezwarunkowości. Mm -hmm. Blisko, mm -hmm. nie jest tym tak. samym. Ale to oznacza też, że jeżeli tak popatrzeć, że ktoś tak bardzo potrzebuje ryzykować, że już ten terapeuta naprawdę <głos》> staje się tak. Takim olbrzymim pojemnikiem trzymania", trzymania, to duży znak zapytania byłby dla mnie taki, że właściwie to, co jeszcze ma się wydarzyć między nami, między tobą a mną, terapeutą, żebyś ty mi wreszcie zaufał. Jakby, jak to rozbroić, jak wyjść z tej matni, nie? Tego cierpienia, tego ciągłego takiego błędnego koła, samooszukiwania się, dewaluowania, zabierania, pozbawiania i tak dalej. Jak z tego wyjść? No właśnie, żeby tak jakby można powiedzieć, do tego pierwotnego doświadczenia wrócić w terapii i zaufać temu, kto ci coś mówi, nie? Czy to jest mhm. terapeuta, czy to są ludzie w grupie, no, ale to jest cholernie trudne. I czasochłonne. Bardzo. Bardzo frustrujące też, Bardzo. nie? bo jednak ten proces zaufania trwa, i myślę, że może trwać lata, długie lata, zanim pojawi się jakiś zążek tego zaufania. Wiecie, co też jestem przy tych szybkich rozwiązaniach, o których rozmawialiśmy już w ubiegłym tygodniu, ale też w tych pigułkach na wszystko. I też byśmy terapię chcieli zrobić szybko. A kiedy ja przez 30 lat żyję w poczuciu, i tak się kształtuje moje poczucie własnej wartości, że ja w zasadzie nie zasługuję, ale też inni to jest zagrożenie. Nikomu nie można ufać, ludzie są dobani, ja jestem do. To nie da się tego. Zmienić w ciągu dwóch miesięcy. Weekendu. No, no, weekendu. Przesadziłam no, trochę z tymi no, dwoma to miesiącami. To, to jest, wiesz, jak uzdrowić swoje życie w weekend. Nie, no, to, no, to jest, jest, jest genialne. Ja bym chciała a, to wiedzieć to czasem, no nie? Tak. Ba, kto by nie chciał, nie. Naprawdę, to jakby to by mi wiele spraw rozwiązało w moim no. życiu. Prawda? Nie, no, może nie doszliśmy weekendu. jeszcze do tego momentu, tak. słuchajcie. Może słuchajcie, cały się kto wie. Może co weekend to już inaczej. Jakaś sprawa w weekend, nie? właśnie pytanie kto to później będzie integrował, bo to jest najważniejsze no, doświadczenie, tak, taka tak, integracja tego zebranie tego wszystkiego do jednego kotła. No właśnie. Takim domykającym naszym wątku to chyba byłoby takie bardzo ważne podkreślenie tego, że okej, okay, jak poszukujesz tej miłości, to znaczy, że naprawdę sobie wszystko okej, okay, Że że to jest w porządku poszukiwać miłości, nie? Tylko czy ty jesteś gotów, czy gotowa ją znaleźć? zaryzykować, no. zaryzykować w niej być też, nie? mm -hmm. No bo właśnie o to chodzi, nie, że nawet no. doświadczając tak. jej jesteś gotów ją przyjmować. A ja przyjmować. mówię celowo to, co ty powiedziałeś, Ta. bo gonić tak. to jest co innego, a mm -hmm. osiągnąć już jest innym no, stanie. Dlatego mówię, że etap taki szukania, zyskiwania dobrze, ale a czy możesz już to mieć. I na tym usiąść. I na tym usiąść, ale też nie jesteś w stanie tego zrobić sam. No właśnie. Zgadza się. Dużo o tym mówimy i bardzo mnie to cieszy, bo to jest właśnie naprzeciw tym innym przekonaniem, niedodatkowym, że ja sama mogę wszystko, a to jest nieprawda. Bardzo potrzebuję, żebyśmy też no o tym właśnie. mówili, że to jest po prostu jest nieprawda, bardzo. że potrzebujemy innych ludzi do tego, żeby realizować swoje potrzeby, żeby zaspokajać swoje potrzeby. I pojawia mi się jeszcze taka myśl, że samodzielność nie ma nic wspólnego z samodzielnością. <grym> <grym> Niezależnie. Zależnością w taki o, o, tak, sposób tak. absolutny, bo te zależności tak. są właśnie na no, takie dobre zależności, są bardzo nam potrzebne, takie dobre wzajemne. No właśnie, że ja mogę być samodzielna do tego, żeby właśnie poprosić o pomoc i sięgnąć tak. po ludzi, nie? W tak. takim znaczeniu, tak. a nie, że muszę wszystko sama i samotność być może wydaje się niewielką ceną za doświadczenie mhm. tego zagrożenia, ale realnie no to jest właśnie taką równią pochyłą w dół, mhm. o czym rozmawiamy dzisiaj to co, kończymy? Czy chcielibyście jeszcze jakoś... Nie, ja myślę, że ten wątek na ten moment, to dla mnie jest na razie wysycony, a i tak przy innych wątkach zawsze wracamy i kręcimy się wokół tego samego. Nie? Czyli wokół tego źródła. Ja miała... Skąd to wszystko mamy? Ja bym miała ochotę powiedzieć, jestem z siebie zadowolona i kocham się. <noise> Tak że to jest możliwe? To jest możliwe, właśnie, to możliwe, jest możliwe ale tak bardzo też jestem przy tym, że to jest temat, który płynie. Nie wysycimy go, mm -hmm. tylko tak. bardziej, że możemy do niego w różnych kontekstach pewnie jeszcze wracać. Pewnie tak. No tak. i tradycyjnie postawimy przecinek, w związku z tym, <laughs> a nie kropkę. To do usłyszenia, co dwa do tygodnie. Usłyszenia. Tak jest, dzięki do usłyszenia. Kasiu, dzięki Cezar.